Hi, siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. Hello! Tak jak obiecywałem z okazji 20 tysięcy subskrypcji, będziemy dzisiaj farbowali te oto włoski. Ale zanim do tego przejdziemy, będę musiał stoczyć z Justyną pojedynek, w którym wylosujemy, na jaki kolor pofarbujemy włosy oraz jak długo będę je nosił. Pamiętajcie, że to jest specjalna 20 tysięcy subskrypcji, a my już przekroczyliśmy 25 tysięcy, za co bardzo Wam dziękujemy. Jesteśmy na najlepszej drodze do 30K. Także już możecie wymyśleć kolejne wyzwanie dla Farela. Tak jest, swoje pomysły możecie pisać w komentarzu pod tym filmem i wymyślcie oczywiście też zadanie jakieś dla JJ. Zaczynajmy! Z pewnością zastanawiacie się, na czym będzie polegała ta konkurencja. Jak widzicie, mamy przygotowane 5 kubeczków ponumerowanych od 1 do 5. Jest to ilość tygodni, jak długo będę musiał nosić pomalowane włosy. Na pozostałych 5 kubeczkach mamy kolory farb. Jest to rudy, pomarańczowy, rudy, różowy. Różowy albo fioletowy, coś takiego. Niebieski, zielony, no i czerwony. Będziemy odbijali teraz piłeczką od stołu, od ściany. Piłeczka będzie wracała, do którego kubka wpadnie, ten kubek odpada. Ostatni kubek, który zostanie, na ten kolor maluje sobie włosy. Tak samo ma się to do ilości tygodni. Zaczynajmy. Dobra, lejemy wody do kubeczków po trochu, żeby się nam nie wywracały. Powiedz mi, będziemy to mieszali te kubki? Chyba trzeba pomieszać, nie? Żeby tak koło siebie nie były, że tam jest jedynka i będzie najtrudniej trafić. Jedynkę mi się wydaje, trzeba dać na sam środek, bo wtedy jest najłatwiej. I ostatni kubek. Hop, hop, hop. Dobra, trochę nam się karteczki odklejają. Nie szkodzi. Nie szkodzi, dociśniemy. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Jakieś odstępy zachowajmy, żeby to było w miarę równo. Aha, pomieszajmy. O. Ale kurczę, idę. Dobra, ja biorę ping-pongi. No i na zmianę rzucamy? Tak. Rzucamy na zmianę Justyna pierwsza. Uwaga. Uwaga. Kurczę. Ja muszę eliminować największą wartość, tak? Piątka. O ty! Musisz troszeczkę użyć więcej siły. Dobra, to samo zrobiłem. What? Trójka zeliminowana. Czyli dobrze. Teraz ja trafiam do piątki, żeby było jak najkrócej. Kurczę. Chcesz trafiać do piątki? Ja myślałem, że ty chcesz trafić. Nie, chciałam do jedynki, ale nie wyszło. Jedynkę, ja musiał kurczę jakoś... thank you Richard, piątka odpada. A jestem w tym dobra, nie? No widzę, że jesteś właśnie, dobra, to ja muszę teraz celować. Kurczę, w czwórkę. Jedno odbicie, nie? Nie no, ja nic nie trafię chyba. Jak będzie tak grała, to ja będę na różowo chodził pewnie, pomalowany. Prawie. Prawie dwójkę. Wyeliminowałem. Zamienimy się może miejscami, teraz będzie łatwiej. Dobra. No, prawie w czwórkę trafiłam. Don't do this! Don't do this! Wyeliminowany czwarty tydzień, super! Zostaną jeden albo dwa. Jeden albo dwa. Haha! Udało się! Finito, finito. Jeden tydzń, jeden tydzień tylko. Tydzień tylko, kurczę, szkoda. Ale może mu się spodoba. Więc tak, moi drodzy, czas na rundę drugą. Zasady te same, tylko że teraz ja mam bardziej przestranę, bo jak trafię niebieski za pierwszym razem, no to będzie bardzo smutno. Będę musiał być pomalowany na chyba czerwone, będzie później najbardziej poprawnym kolorem. Najlepszym. Dobra, spróbujmy. Justyna pierwsza. Masz piłeczkę jedną? Dziękuję. Różowy by był wyeliminowany. Tak. Ja w ogóle nie trafiłem. Trzeba bliżej stanąć. Było. Jest czerwony. Jaczej... Z jednej strony fajnie, z drugiej gorzej, co nie? Czerwony. Jak bym wyglądał na czerwono, tak jak Wiśniewski? Jak Michał Wiśniewski. Jak Wiśniewski, tylko że nie mam nazwisko Wiśniewski. Dobra. O! Mamy jeszcze jedną piłkę.
Ole, było blisko, niebieski. Normalnie go szturchło. Nie, różowy likwidujemy. No czemu? Na różowo ładnie byś wyglądał. Proszę cię, mordo. Uwaga! Pomarańczowy nie będziesz. Bądź też rudy, nie będę, czyli nie będę na policji. Lecimy dalej. Zielony wyeliminowany, czyli jest teraz walka... Niebieski czy różowy? Niebieski czy różowy, posuń się. Różowy out. O kurczę, tyle nad niebieskim. No, próbujemy. Myślałem, że mi coś wyskoczyło. Ajajaj, tyle, tyle. Teraz, uwaga, eliminuję. Nie zabij się tylko. Niebieski, niebieski. Niebieski swinner. Tak, czyli będę drugim tym ninją. Ninja for a time. Może ja sobie zrobię na różowo? O, co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Ja jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Bym była jak ten skin z Fortnite'a. Bombowe barwy. Albo dowódczyni coś tam przytulanek. Dobra, jedziemy do fryzjera. Ty, no nie wiem, gościu, ale ja już mam na głowie jakiś tipi. Powoli widać? Zielone. Nie, to chyba są rude już prześwity, dlatego zaraz lecę na policję kilku delikwentów wyjaśnić. Taki wyszedł kolor. Żółciaty. Kaczuszka, tak, JJ? Zostawiamy. Zostawiamy może taki, co? Dobra. Płuczemy i zobaczymy, jak wygląda rudy kolor na żywo. O matko bosko! Lil Peep! Lil Peep! Dobra, robimy ten niebieski. Dobra, jesteśmy po farbowanku. Pokaż, jaki to kolor wyjdzie. Taki. Niby ten, ale co z tego wyniknie? To ja nie mam pojęcia, ale jest o wiele lepiej niż ten dół. Jak był rudy. Jak był rudy. Dobra, czekamy i zobaczymy. Jakby kogoś interesowało, to czymś takim. Cała operacja się odbywa. Pomarańczowy wolisz? A może taki różowy kodzik? Który chcesz z tych kolorów? Wszystkie. No to dawaj głowę, napęczę. Tak wygląda podstawowy, tak? Podstawa to jest, baza? A tak wyglądają na tym białym kolory. Ja miałem coś takiego, więc nie mam pojęcia, kto się przyjmie. O ja dziękuję, wariacie. Co ty masz na głowie? Jak ja chyba. No nie jest mi źle. Ninja z Fortnite'a. No. Źle? Mi się wydaje, że jest spoko. Dobra, jesteśmy po wysuszeniu. Powiem wam, tragedia, ale z tydzień ponoszę. A jak mi się spodoba, może dwa. A co wy sądzicie, moi drodzy, jeszcze raz mówię, napiszcie w komentarzu. Jak widzicie, Farel jest słowny i wymyślajcie już kolejne wyzwanie dla Farela na 30 000 subskrypcji. Ja dziękuję wszystkim jeszcze za uwagę, trzymajcie się, yo!